Jak się furtka uchyliła, tak przez wrota wtargnął wilk, według planu łypiąc okiem, oblizując wilczy pysk. Miała smaka bestia jedna, upiec zrożna sztuki dwie, by w gospodzie móc pozostać, by jej było jak we śnie. Witamy serdecznie na kanale, o którym tylko przypadkowo mówimy o żużlu. Pozdrawiamy serdecznie, cześć i czołem, panie współprowadzący. Tak jest, witajcie. Ten Park Maszyn wita was, Darku, cześć. Witam cię w tym wspaniałym nastroju. Odświętnym. Odświętnym. Tak jest, zaczynamy też tą ekstraligową część analiz pierwszego, tej najlepszej ligi, przepraszam, nie pierwszej, tylko najlepszej. Wiadomo, najlepsza to jest pierwsza, a tutaj jest ekstra ligowo na ten sezon 2023. Już za nami wszystkie podsumowania, trochę tam przeciągnęły się za ten pomijany sezon, ale już jesteśmy tutaj, już trochę tak mówię, jakby to była druga rzecz, którą nagraliśmy, a to wyjdzie pierwsze, bo to tak akurat kolejkujemy w tych naszych tygodniach, ale oczywiście zapraszamy do tych wywiadów, które za nami już, kochani, z cyklu nowego Zostańmy na Pan. Cykl monotematyczno-komediowo-prześmiewczy? Nie, żartuję. Taki tytuł jest oczywiście, bo to wiadomo, do czego to nawiązuje. Nie będziemy nawet mówić tutaj głośno. I Piotr Patrasiewicz zagościł nas, zaszczycił naszą, swoją osobą nasz program. Niesamowicie też było i wesoło, i sympatycznie, i jeszcze na końcu się zrobiło trochę tak, Darku, sentymentalnie też, prawda? Wiadomo, to jest kapitan Darka do końca jego życia z Falobazu, więc zapraszamy na ten wywiad i ten, który się ukazał dosłownie dwa dni temu na live'ie, prawdopodobnie, bo my to nagrywamy teraz te analizy jeszcze kilka dni wcześniej, więc mamy nadzieję, że tego JJ-a i nowego zawodnika, nowego starego zawodnika Orła Łódź na ten przyszły sezon Kuba Jamborga udało nam się złapać w ten wtorek wieczorem. I poprowadzić live'a z nim, z czatem, z pytaniami, które do niego ułożyliśmy. I że to fajnie wyszło, bo wiadomo, Kuba sobie da radę, kurde, jak zwykle. A my to nie wiemy jeszcze, bo jak to poszło. Nie wiemy, bo nagrywamy to za jakiś czas. Natomiast, kochani, jeżeli chcielibyście wesprzeć nasz kanał, żeby można na przykład zrobić tych wywiadów więcej, żebyśmy mieli czasu więcej, żeby na nie... nad nimi popracować i tak dalej, a może żebyśmy coś zmienili w naszym programie, może to będzie i tak ewoluuje. Ci, którzy są od 2021 roku z nami, to wiedzą, że to się zmienia, ale ci, którzy nie wiedzą, to mogą się dowiedzieć albo przynajmniej mogą o tym pomyśleć. Patronite.pl / Park Maszyn, pozdrawiamy słuchaczy podcastowych, tam można już od piątaka przysłowiowego nas wesprzeć, żeby dowiedzieć się, co, gdzie i kiedy u nas i w jakiej trawie piszczy, jakiego koloru, no to Park Maszyn na Instagramie i Twitterze. Tam jesteśmy dość nieregularnie, raz w tygodniu, ale Maszyn Park to Patryka grupa facebookowa i tam też linki, jeżeli na przykład tam oglądacie nas, no pozdrawiamy was serdecznie, że klikacie w to wszystko. No i oczywiście przypominamy, że jutro już uprzednio nagrany wyjdzie odcinek. Tu już wchodzę, Patryku, do... Wilków Krosno. Jest oczywiście zespole z Poznania, w którym to mówimy, jak ciężko w tym roku rozmawiać, jeśli chodzi o to, co będzie się działo w tej pierwszej lidze, bo tam jeszcze sporo kart, patrz, spadochroniarzy rozmaitych zostało nierozdanych. A tu? No cóż, Wilki Krosno, wielki awansowicz z zeszłego roku po finale z Falbazem Zieloną Górą, któremu wszyscy, Patryku, wieszczą, że jednak... właśnie te wierszowe, łypiące oczy i te pieczenie sztuki dwie, może i upolowane, ale to nadal jednak na tę furtkę bardziej wskazuje. Pod drugą stronę oczywiście. Ja tak sobie chyba z sentymentu i może z sympatii do tego zespołu, do też managementu, wiadomo, dość często nas odwiedzających. Chociaż pan Grzesiek nie odpisał, to może teraz słyszy na Twitterze. Chciałem powiedzieć, póki co pan Michał Finfa tylko, ale wiem, że gdzieś tam nasz kanał jest jakoś oglądany tam w tych kręgach podkarpackich. To jak tak trzy na te transfery, jak to wszystko układa, jak to wyrywają poszczególne gwiazdy innym klubom ekstraligowym, to wydawało mi się, że to się fajnie wszystko składa, ale jak to pisałem sobie
do notesiku i rozpisane w Excelu i średnie i wiadomo, gdzieś tam przy okazji zejścia ligę wyżej, wejścia, czy, czy na przykład przejścia z bycia juniorem do bycia U24, jak na przykład przy okazji Mateusza Świdnickiego, gdzie no, no musiałby naprawdę mu skoczyć forma, żeby ta średnia była wyższa, bo to jednak, że będą inne biegi, to odpada bieg juniorski, więc dużo ciężej utrzymać tą średnią. No i przede wszystkim właśnie ten wejście o poziom wyżej dla niektórych zawodników, Sadurski, Milik, Libiediew. A wiadomo, że Andrzejowi nie po drodze za bardzo z tą Ekstraligą było, w sensie tam wybitnych wyników jeszcze nie miał. No to plus juniorów, których no nie wiem, czy tam będzie też jakaś chęć wzmocnienia, ale ten Zieliński to już jest coś, ale no to też nie jest jakaś wielka strzelba na Ekstraligę. Sadurski no może się odbić czkawką to, że Bury od Lebedewca nie dostał, tylko ten Karczewski może pójść w ciry i może mu to się pomóc, może mu to pomóc Częstochowia, a Krzysiu takiego wykładu nie dostał. Więc to też tutaj ciężko upatrywać w nich jakiejś mocnej formacji juniorskiej na poziomie ekstraligowym. To prawda, za chwilę przejdziemy oczywiście do poszczególnych formacji tego zespołu i się z nimi rozprawimy. Warto na chwilę się zatrzymać, tak tylko na chwileczkę, bo jeżeli macie ochotę, to zapraszamy na naszym kanale, jest film podsumowujący rok 2022 w wykonaniu Wilków, tam mówimy o tym szerzej, natomiast tutaj chcemy tylko ładnie nakreślić... Wraz z wywiadem nawet właśnie z panem Michałem Finfą. Panem Michałem Finfą, serdecznie pozdrawiamy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o te różnice sezonowe, no to Tobiasz Musielak, jeden z liderów, po sporych problemach, wygranym, bardzo ważnym 14 biegu w Zielonej Górze, dzięki czemu Krosno jednak jedzie w... Ekstralidze, odchodzi z tego zespołu, Mateusz Szczepaniak odchodzi na pewno z Grudziądza, ale nie wiadomo gdzie, właśnie tam się udał, zanim jeszcze Gleb Czugunow został dokoptowany. Kinan Ru wiadomo, że nie pojeździ prawdopodobnie, no bo to wiadomo, no, ma, jest raz, że Świdnicki, a dwa, że jednak Leszno nie wiadomo póki co, a nie, przepraszam, w Gdańsku, spałem ostatnio, w Gdańsku jedzie oczywiście. I to długo. Rafał Karczmarz, Franek Karczewski odchodzą. Przychodzą. No co? Prawie że liderzy, prawda? Jason Doyle, Krzysztof Kasprzak i Mateusz wspomniany Świdnicki. No właśnie, i ten Zieliński, który na pewno wzmocni tą kadrę juniorską, bo tutaj zostałby się to właśnie sam Sadurski, który zakupiony jako no, wielki talent i wielka nadzieja na ten zeszły miniony sezon. Miał to być człowiek para pierwszej ligi z Karczewskim, wypożyczony oczywiście z Częstochowy. Nie było źle, ale to nie było to, co się jednak ostatecznie na czym się zakończyło, bo to 0,929 to myślę, że nie była wymarzona średnia dla Krzyśka i z taką wchodząc do Ekstraligi, no jeszcze niby dwa sezony, ale no zobaczymy jak to będzie, jak widzimy tutaj L2XL, a nie, to L2L i J, czyli kadra tak wyglądająca, no powiem tak, mistrz świata, mistrz Europy, wicemistrz świata, tak wygląda liderka, całkiem nieźle, tak, tylko gdyby nie to, że to odpowiednio 6 lat temu Liebiedw to chyba był też 17, chyba jak był mistrzem, tak, i Kasprzak tak. W 14, czyli 9 lat temu był wicemistrzem świata, więc tutaj jest ten mały problem. Oczywiście w formacji tej doparowej tutaj mamy też medalistę Mistrzostw Polski, juniorów, mistrza chyba, tak? To był mistrzem w zeszłym roku? Jak to było? Nie, to... Tak, tak. Mateusz Świdnicki. A Milik też, wiadomo, grajek niczego sobie. No ale to nie ten, to jest sezon 2023, kochani, niestety, więc to jest trochę inna para kaloszy. Dokładnie, inne rozdanie. Jeśli chodzi o tutaj liderów, to tak jak Patryk wspomniał, tytuły są i różne inne apanaże, ale czy będzie tak różowo, jak mogłoby być? Wiadomo, że Jason Doyle przychodzi tutaj, no raczej, nie wiem, czy zająć miejsce Andrzeja Lebiediewa z zeszłego roku. To jest bardzo ciekawe połączenie, jeżeli Andrzej jednak, który po bardzo solidnym, najlepszym sezonie 2022 będzie
stanie no nie nawiązać do swoich najlepszych lat, tylko je przebić, bo oto tutaj jest taka stawka dla niego, no to jeżeli tego się nie uda Łotyszowi, to Jason Doyle jednak będzie tutaj tym zawodnikiem, który no będzie prawdopodobnie w teorii przynajmniej chciał dzierżyć tę pałeczkę. To są trzy mocne charaktery. Jason Doyle bardzo charyzmatyczna osobowość, ale też egoistyczna, tak? I która też ma rozmaite humory miewa. Krzysiek Kasprzak niby taki baranek w wywiadach, ale generalnie wiadomo, że też z niektórymi żyje lepiej, z niektórymi żyje gorzej. No i tutaj pytanie, jak się ten Andrzej Lebiedew, niby taki dobry duch zespołu, ale jednak odnajdzie. Czy to pytanie w Arłamów, na którym nie wiem, czy jeszcze są zawodnicy, ale niedawno mieli być podczas zgrupowania, w sensie w momencie publikacji odcinka już nie są, w momencie nagrywania być może, no jeżeli tam się komitywa zawiązała, to no cóż, mamy no przynajmniej Doyle i Lebiedew, to są startowcy, więc jeżeli będzie dobry team spirit, to może to zatrybić. Tak, nawet w wywiadzie u nas Michał Finfa mówił o tym, że chyba były takie podejrzenia, że może tak mu bardzo nie zależy temu Doyle'owi, żeby integrować tutaj z drużyną, ale był, jest właśnie w tym Arłamowie, więc wszyscy razem odbywają ten obóz i tę integrację, więc tutaj widać, że jest jakaś jedność i jest taka wola, żeby jednak scalić tę drużynę przed sezonem i w tym upatrywać chyba siłę. Na pewno Jason Doyle może być liderem, no nie był to jakiś wielki upadek Herosa, można powiedzieć, w tym sezonie, ale jednak po tym pierwszym sezonie 2015, gdzie potem wyskoczył, jak to właśnie 30-latek, bo to w wieku 30 lat się zaczyna kariera tak naprawdę. Tak, jak się jest na pewno. Podcastera to po 40 nawet. Jason Doyle tam wtedy wyskoczył w tym 16 w Zielonej Górze z niesamowitą formą powyżej 2, trzymał średnią aż do tego sezonu, więc to jest druga najgorsza w Ekstralidze od czasu właśnie tego zabłyśnięcia 29-letniego Australijczyka w najwyższej klasie rozgrywek. Ale to nie był jakiś dramat, tak jak widzicie, 1,952 nawet, 9 punktów na mecz, to całkiem nie jest zły wynik, a mówi o zmianach teraz, był wywiad z Jasonem, 9-10 miejsce w Grand Prix ostatnie 2 lata, więc fatalnie, ma dużo się zmienić też podejście, więc tutaj może też jak się okopi, jak pozna ten tor, to będzie śmigał przynajmniej właśnie na tym Podkarpaciu i tutaj robił te wyniki, bo wiadomo, to też nawet Michał Finfa u nas mówił, że no po to dużo mówić, muszą się skupić tylko i wyłącznie na meczach u siebie. Wiadomo, że nawet w tym zeszłym roku, kiedy awansowali, to ciężko było na wyjeździe. Druga runda totalnie położona. W ogóle chyba, nie pamiętam teraz, w 8 kolejki nie wygrali żadnego meczu na wyjeździe, więc to tak. Wiadomo, ze zmienionym składem, ale dalej może być ciężko, na pewno będzie ciężko, żeby cokolwiek ukraść na wyjeździe. No ale tutaj wiesz. Przez to, że mamy tych mistrzów, wicemistrzów, czy Europy, to no nie można powiedzieć, że to nie ma potencjału. No po prostu ci zawodnicy pokazali w pewnym momencie swojej kariery, że jest technika, jest talent. Pytanie, czy to się wszystko złoży w ten galaktycznym miejscu w sezonie 2023 właśnie w Krośnie, gdzie no klimat na drużynie coraz lepszy. Jakby nie było, to może tylko pomóc, a nie zaszkodzić. Tak jest. Ci dwaj zawodnicy, którzy mogą być mocnym wsparciem, czyli tym dodatkowym, tym kremem na deserze, czy nawet tą wiśnią na torcie, to są właśnie Doyle i Kasprzak, którzy w zeszłym roku lepiej sobie radzili na wyjazdach niż u siebie na domowym torze i jednak to ma znaczenie. Pytanie, czy w Krośnie uda im się dzięki może być może wskazówkom Andrzeja Lebiediewa tak przełożyć Andrzeja, który no, ten tor zna najlepiej, on i Waszek Milik, natomiast nie zna tych torów ekstraligowych, w sensie dawno już regularnie tam nie startował, sam twierdził, że bardzo by chciał jednak nie jeździć ze straluchami w pierwszej lidze, potocznie rzecz biorąc, a z tymi profesjonalistami. No pytanie właśnie, czy on będzie w stanie współpracować z tymi dwoma sporymi, jednak ciężkimi charakterami pod pewnymi względami, czy Jason Doyle będzie w stanie zmotywować zespół, kiedy nie będzie szło, bo może się pojawić problem z Ostrowem, jeżeli się wgryzą w tor, to super, ale tutaj trzeba startów, nie jest z tym aż tak źle,
bo też Waszek Milik, przechodząc sobie do drugiej linii, też poprawił w zeszłym roku starty, też nie o wiele lepiej to wyglądało. No, do tego mamy walczaka, jakby nie było, Mateusza Świdnickiego. No na pewno jest tak, że mamy skład złożony chyba z samych walczaków, bo Milik też niesamowicie potrafi gdzieś tam pocisnąć, chociaż może nie zawsze mu wychodzi na tym dystansie. To jednak też jest walecznym zawodnikiem. Cała pierwsza trójka liderów to jest no, na pewno porządny kawał zawodników, jeśli chodzi o to, o tą walkę na dystansie. Świdnicki na pewno, chociaż był gorszy z tej pary juniorskiej częstochowskiej, czyli Miśkowiak właśnie i Mateusz, to jednak on chyba pokazywał największy ten charakter, tą zadziorę i to, że jest najbliższy tego no swojego mentora i tego, który też tak szalał na tych torach żużlowych, czyli Sławomira Drabika, który, pod którego okiem oczywiście się wychowywał, ale właśnie, to jest już przejście, to już jakby był juniorem tutaj przechodził, byśmy zupełnie o czym innym mówili, to byłoby ogromne wzmocnienie, ale że przechodzi na U24, więc jak już powiedziałem wcześniej, zupełnie na inne biegi, odchodzi bieg juniorski, gdzie naprawdę miał bardzo wysoką średnią, ponad 2, jak zwykle, zresztą prawie co roku, to już nie będzie tak wybitnie. Milik też przecież miał już sezony wybitne, przecież we Wrocławiu otarł się o 2-0 w 2016 roku, jeżdżąc z Ekstralidze, więc to też raz, że jest młody zawodnik, bo to jest dopiero 30-letni, będzie dopiero w maju w tym roku, więc dalej jeszcze dwójka z przodu do tego maja, więc jeszcze dużo przed nim. 5-6 sezonów chyba odjechanych w Ekstralidze, więc ma zaplecze, ma doświadczenie. A tak jak mówię, jak to wszystko zaprocentuje, to może być naprawdę niesamowita drużyna do oglądania. Pytanie, jak to będzie, no bo ten zeszły rok to było 1-8, teraz jest 2-0-5, więc jest lepiej, ale no to sprzętowicz, tak wiadomo, tych sponsorów sporo teraz się pojawiło w Krośnie i pani Marta Putorak i też Orlen dołączył się do tych najmłodszych, więc to może też jakoś ta subwencja oczywiście z telewizji wpłynie na to, że chłopaki wejdą na poziom wyżej, ale z moich wyliczeń znowu, nie wiem Darku jak u ciebie, a u mnie liderzy to jest miejsce 8, jeszcze jeśli chodzi o drugą linię, 7 ustępują, znaczy tylko według mnie od Staligorzów, jeśli chodzi o tą. To jest wielka formacja. Niewiadoma, bo wiadomo, że Mateusz Świdnicki zaliczył lekki spadek, jeśli chodzi o ostatni sezon w gronie juniorskim i tutaj na pewno nie pojeździ sobie, w sensie albo będzie miał sezon konia i rzeczywiście za Krzyśka Kasprzaka będzie taktyczne walił, być może, to nie przeczę, natomiast dobrze by było, gdyby nie musiał jechać tego piątego biegu, tak? Gdyby, znaczy inaczej, gdyby mógł go jechać w nominowanych, a nie jako taktyczne. Waszek Milik tak samo, on miał 2.31 w playoffach na domowym torze, więc to jest jakby czwarty lider, troszeczkę, to nie są te same nogi, ale to jest stół taki jak w Staligorzu w rok temu mieliśmy, tak? Mieliśmy bardzo mocnych zawodników, tu nie ma Zmarzlika, nie ma tej jednej mocno silnej nogi, czy tej środkowej takiej. Tutaj Waszek Milik, można powiedzieć, i Krzysiek Kasprzak, ja do końca nie wiedziałem, którego tak naprawdę posadzić w tych gronie liderów, bo tak jak Waszek, tak i Krzysztof Kasprzak nieznacznie i to nie był aż taki super sezon, ale też się polepszył rok temu właśnie w Grudziądzu. No tutaj przychodzi na sobie strasznie obcy tor, natomiast Waszek zostaje u siebie, no i tutaj, który będzie mądrzejszy, pewnie o tym się przekonany. A Mateusz Świdnicki, mam nadzieję, że nie zagotuje mu się głowa, bo to jest mocno rozwojowy, mega waleczny zawodnik. Jego się oglądało z dwójki, Misiek czy Mateusz, to Świdnickiego, na Świdnickiego się chodziło, można by powiedzieć, z tej dwójki. No ale niestety rok temu miał fatalne wyjazdy. Tutaj dochodzi pierwszy sezon seniorski, więc też cała siła, żeby jednak wrócił do... Inaczej, żeby wrócił w lepszym stylu niż to miało miejsce kilka lat temu, w 2019 roku, kiedy jako gość jeździł w Krośnie właśnie i wykręcił tam 1.50 w całym sezonie, 1.40 na torze domowym, o ile dobrze pamiętam, więc fajnie by było, gdyby to się zakręciło wokół 1.8-1.9. No właśnie, to też jest to, że tu jest powrót zawodnika, więc też może poznać pamiętać te kąty, to tylko 4 lata temu było, to nie taki długi okres czasu,
Chociaż dla niego no to gdzieś tam początki kariery, wiadomo, ale, ale to tyle, jeśli chodzi o nim. O niego, a Krzysztof Sadurski, Denis Zieliński, to jest podstawowa para juniorska na ten moment. No i tak jak mówiłem, no Denis, nie wiadomo, tak naprawdę ma momenty, że pokazuje, że drzemie w nim ogromny potencjał, ale potem traci pozycję albo gdzieś tam po starcie nic kompletnie nie pokazuje. I tak jak go pamiętam z Gdańska w 2019, kiedy z Karolem Rzepińskim jechali, no bardzo słabo tam się prezentował. Potem miał te sezony w Grudziądzu 2 i w Toruniu w zeszłym roku. I to jakby no, progresu za bardzo nie ma. 0,806 to jest z tego 2021 roku najwyższa jego średnia w karierze. 705, no 0,7 można powiedzieć. Zgłoś się, Denisie, do lepszej jazdy na ten przyszły sezon, bo Wilki od tego, od ciebie wymagają. I oby ten ostatni sezon juniorski u niego no, okazał się tym przełomowym, bo nie wiem, wydaje się charakternym zawodnikiem i tak też z gadki fajny chłopak, a niestety nie idzie mu ta kariera. Tak, rok temu się spekulowało, że chłopak... A, przepraszam cię. Rok temu spekulowało się, o Denisie, że no ewentualnie trochę za dużo masy mięśniowej ma, że chłopak taki z karkiem, można powiedzieć, całkiem fajnym, tatuażami tu i ówdzie. Natomiast to były no iskierki dosłownie tego talentu, który w zeszłym roku pokazał. Rok wcześniej, o ile dobrze pamiętam, w Grudziądzu miał o wiele lepszy sezon mimo wszystko. Nie był jakimś rewelacyjnym, ale jednak tam tego więcej chyba serca potrafił zostawić, umieć sprzedać na torze przynajmniej. Natomiast tutaj, no okej, okay, jest znajomość torów E-Ligi, ale właśnie, czy to będzie też jak w przypadku jutro w poznańskiego zespołu, w przypadku Karola Żupińskiego, ostatni taniec można powiedzieć, no to potupanka raczej w przypadku tych zawodników. Krzysiek Sadurski poprawia większość statystyk swoich, przechodzi oczywiście ligę niżej, więc to do Wilków Krosno. Natomiast przejechany w pełni sezon, znajomość torów Krośnie, no na kontrze do tego w zeszłym roku nie potrafił być jakimkolwiek prawie, że wsparciem kadry seniorskiej, jeśli chodzi o poza te juniorskie starty. No i też nie był przekonywujący już na poziomie pierwszej ligi, w której to jednak z całym szacunkiem, ale oprócz Wiktora Przyjemskiego to juniorzy jeżdżą, no okej, no nie jest to górna półka, jeśli chodzi o Ekstraligę, tak? Więc tam też sobie radził mocno, mocno średnio. Już o wiele lepiej startował Franek Karczewski. Najsłabsza o wiele para i tu jest, no będę, chciałbym się mylić. Chciałbym jednak, żeby oni na odwrocie do ostrowskich juniorów rok temu tu wystrzelili i nagle pokazali, że jednak się mylimy, że to nie będzie ósma, pierwsza od końca, tylko gdzieś w środku przynajmniej tabeli się chłopaki zagnieżdżą, ale to chyba marzenie ściętej głowy, co? No ale no widzisz, no tak jak się przewidywało, że ta juniorska formacja Ostrowa, że to będzie wybitna jednostka i naprawdę będzie walczyła równi z równym z tą całą czołówką, to tylko naprawdę tam pojedyncze biegi im wyszły, szczególnie tych juniorskich, bo z tego co pamiętam, Szostak wygrał w Lublinie, więc pojedyncze takie wyskoki mieli, ale oprócz tego nic nie pokazali, a tutaj kto wie, może ten Sadurski, jakaś ambicja większa, a propos tego, że no, może zostać na kolejny sezon, a może spaść po roku do pierwszej ligi, kto wie, nawet może z Wilkami zobaczymy, też nie przesądzamy. No i ten Zieliński, dla niego ostatni moment na to, żeby się pokazać, bo jeżeli taką średnią jak teraz będzie miał w przyszłym roku, to nawet na U24 na przyszły sezon, to nie wiem, czy gdzieś na drugą ligę będzie się łapał, czy nie będzie czasu kończyć kariery, a szkoda, bo tak jak mówimy cały czas, wobec bardzo fajny chłopak, bardzo fajny zawodnik. No ja trzymam kciuki, ale no tak jak mówisz, nie widać tu za bardzo potencjału, bo to jednak, to nie są młódki 17-letnie, 16, tylko jednak jeżdżą. Nawet przecież Krzysztof Sadurski miał sezon cały w Unii Leszno w Ekstralidze i też za bardzo nie pokazał. To był 2021 biegów 30 i 0,433 była wtedy średnia, więc
No, słuchaj, ciężko. Całe szczęście, że jeśli chodzi o te zespoły, które będą w, można powiedzieć, w zasięgu Wilków, jeżeli im pójdzie, no to te zespoły nie mają zawodników, którzy fantastyczne średnie kręcili na, w tym Impie w drugim finale ubiegłorocznym w Krośnie, bo tam właśnie i Kubera, i Zmarzlik. No Zęgota jedynie, tak? Leszno można powiedzieć, że gdzieś jest w orbicie Leszno, Gorzów, Krosno, to są gdzieś tam Grudziądz oczywiście te rejony, więc przechodząc sobie do tutaj, wierzcie nam na oko czy ucho, do tego, co się będzie działo a propos terminarza, no to można powiedzieć, że pierwsza runda wydaje mi się, że jest więcej szans tutaj w przypadku, kiedy Wilki się jednak ogarną na swoim torze, bo przyjeżdża Grudziądz i przyjeżdża Gorzów, więc tutaj można już ząbki wybić tym dwóm zespołom. Przyjeżdża jeszcze Toruń, ale Toruń po przyjściu Emila Sajfuddinowa jednak wydaje się chyba poza zasięgiem, a potem, a poza tym są właśnie, nie wiem czy kluczowy, wyjazd od, do Leszna, Lublin i Częstochowa w pierwszej rundzie. No właśnie, taki ten terminarz, który no niektórzy mówią, że to nieważne tak naprawdę, bo każdy z każdym i tak musi pojechać. Inni mówią, że to jest ważne wejść z kolei z przytupem na początku, żeby to jednak nie skończyć jak ten Ostrów, który od pierwszego meczu już miał wciry i już się zastanawiał, co teraz się będzie dalej działo. Tutaj wiadomo, że ten wyjazd i to Leszno, które też jest mocno osłabione, tutaj można pokusić o niespodziankę, jak to właśnie te pierwsze kolejki zawsze coś niespodziewanego się dzieje i kto wie, czy to nie będzie właśnie też w tym sezonie. Tam też wiadomo, Grzesiu Zęgota przychodzi z pierwszej ligi, więc tam też lekkie osłabienia, można powiedzieć, chociaż może ta juniorka będzie rosła w siłę, zobaczymy, bo też ten zeszły rok taki troszeczkę stagnacji w Lesznie, jeśli chodzi o tą najmłodszą formację. No a potem, no właśnie, to dobrze chyba tak naprawdę dla nich, ja chyba widziałem wywiad z panem Kwiedzińskim, że taki właśnie dobry dla nich taki ten oni byli zadowoleni z tego terminarza, że to jednak mniej więcej tak jakby chcieli, ten właśnie początek na wyjeździe z nie tak bardzo mocnym przeciwnikiem. Potem mają ten Apator, tak jak powiedziałeś, i tutaj, no, kto wie, jak się okopią u siebie, zobaczymy, co ten Apator pokaże w tym roku. I potem do Lublina, gdzie mogą troszeczkę na luzie jechać, tak? Bez spiny tam. Wiadomo, że będzie bardzo ciężko. Więc tak. Potem Grudziądz u siebie znowu szansa na wygraną. Więc myślę, że tak naprawdę. Całkiem niezły ten, jeżeli w ogóle można oceniać pod tym względem terminarz, to im się tutaj klaruje na te pierwsze cztery kolejki. W zeszłym roku siódmy zespół PGE Ekstraligi GKM Grudziądz zdobył 12 punktów, no ale wtedy w zasadzie nie było tam komu odbierać sobie punktów, bo Leszno, które de facto skończyło na szóstym miejscu z trzema punktami nadwyżki nad Grudziądzem, zaczęło pikować na sam koniec sezonu w dół. Tam się właśnie ten GKM z Ostrowem, ale to tam bardziej się Ostrów telepał na samym dole, ale zaraz nad nim GKM Grudziądz. Teraz mamy właśnie kilku do tego tanga. Mamy to wspomniane Leszno, mamy Gorzów, mamy Grudziądz i właśnie Wilki, które mogą pogryźć. Jeżeli będą sobie te Wilki i ci wszyscy w ogóle państwo odbierali te punkty, kąsali się po nogawkach, no to ewentualnie widzę właśnie domowe starcia jako te szanse na punktowe z Grudziądzem, Gorzowem i Lesznem. No i pytanie o bonusy, tak? Czy tu będzie w stanie wysłupać jakiś bonus z tego wszystkiego? Myślę, że tak właśnie, no nie wiem, czy to jest plan minimum, ambitny plan minimum, czy plan środka, ale od 6 do 9 punktów myślę, że zdobędą Wilki. To jest wariant, no nie wiem, taki bardziej, no niedowierzający, tak? Okej, nie boję się tego słowa użyć. Pytanie, jak to będzie z tym siódmym, czy szóstym, czy w ogóle tymi zespołami wokół Wilków, ile oni będą mieli, ile oni będą sobie w stanie wyszarpać. No właśnie, Darku, tak mi się wydaje, że dawno nie mieliśmy takich, że poważnych dość osłabień, jeśli chodzi o te drużyny ekstraligowe, raczej się wzmacniają, a tutaj Stal Gorzów totalnie chyba najgorszy skład od lat. Wiadomo, Bartek Zmarznik odszedł i przyszedł zawodnik, który no nawet tu ciężko co komentować, coś a propos tego, ile wniesie, jakim procentem będzie tego, co stracili. U24 też
A może być, no, jeszcze gorzej, więc... Więc były w takich cztery sytuacjach... Nogi. Mhm. No i zostały trzy i tak naprawdę nie wiadomo. Chodzi o niewiadomą. I tak samo w Lesznie też coraz gorzej, więc te dwa kluby, można powiedzieć, przynajmniej na papierze się osłabiły. I kto wie, czy to nie będzie szansa dla tego Beniaminka, który jednak powydziarał więcej niż ten Ostrów w zeszłym roku, który wziął tak naprawdę tylko Chrisa Holdera. I tutaj szanse na to, żeby no nawet... Ja myślę, że walczyć o spadek, a z racji tego, że te playoffy to są jest sześć zespołów, to i szansa na playoffy mieć, kto wie. Bo myślę, że to może być, przynajmniej ten papier tak pokazuje, duży podział w tym roku na cztery pierwsze zespoły i cztery ostatnie. Tak. I przez to może być ciekawiej, no bo między te starcia między tymi dwoma obozami to akurat mogą być nudne mecze. Mogą, nie muszą. Ale to pomiędzy tymi czwórkami to naprawdę mogą się zagryzać tak, że będzieś czekał na te mecze pomiędzy tymi zespołami co kolejka. Tak, no nie wiem, jak to widzą działacze Krosna, ale coś mi się wydaje właśnie, że w przypadku jakiegokolwiek zespołu, który by w tym roku no prawie, że spadł do pierwszej ligi, to że widmo jest nie tyle spadku samego, co właśnie spadku no prawie, że bezpowrotnego, w sensie, że kiedyś to było tak, że ten, kto spadał maksymalnie, to zwłaszcza w przypadku Falubazu działało idealnie, bo chyba dwa razy tak wychodzili, że pierwszy sezon po spadku nie udał się, natomiast potem już był znowu powrót do najlepszej ligi. Toruń od razu wszystko to zmiażdżył, no ale to był koniec, tak? Tu się odcięliśmy, jeśli chodzi grubą kreską tego, co było kiedyś, pierwszej, najlepszej, a teraz jest tak, że jeżeli Krosnu nie wyjdzie, no to oczywiście, jeżeli to będzie honorowe, to honorowy będzie awans. W przypadku Poznania żartowałem sobie w tym odcinku, co wychodzi jutro, że tam to ewentualnie no, ci zawodnicy jak Holta czy Gomulski spuścili ten zespół odchodząc do pierwszej ligi, a tu będzie awans z powrotem Wilków Krosno, jeżeli będzie honorowo. No ale projekt jest na pewno warty, gra warta świeczki, projekt jest ciekawy, to jest Lublin Beast, można powiedzieć, z tego samego regionu Polski, cirka, zespół, który też, no dzięki hojnym też sponsorom i tak dalej, ludziom, którzy chcą wspierać ten zespół, sobie tak dobrze radzi. Ja bardzo, ale to bardzo po tym, słuchaj, po tej posusze w zeszłym roku, kochani, w przypadku niedyspozycji wręcz piramidalnej zespołu Ostrowa. Liczę, że te Wilki jednak tutaj, no mówię, mankiety będą poszarpane i kostki również nie będą całe. No właśnie to jest to, że trochę się wydawało, że ten Ostrów to tak sobie sam zaprzecza i zakłamuje tą rzeczywistość, mówiąc o tym, że, że to jednak... No, ten zespół, który wywalczył awans, to jednak on powinien być tutaj głównym zawodowcą tego pierwszego sezonu w Ekstralidze, pierwszego czy no, tego kolejnego w Ekstralidze, więc nic nie zmieniano, a tutaj jednak wbrew temu, co się mówi, że ten, który awansuje, jest na straconej pozycji, bo bardzo długo później, po zakończeniu sezonu ekstraligowego, może tak naprawdę być pewien, że awansuje na przykład i może zbierać sobie kadry, to jak się tutaj okazuje, można powydzierać jakieś fajne kąski. I ja też trzymam kciuki mocno i na pewno będzie ciekawie, bo to też zawodnicy i z potencjałem, i z, tak jak mówi Michał Pifinha u nas, i z dokonaniami, i z sukcesami, więc albo to runie totalnie, chociaż wątpię, że to się skończy zerem, albo naprawdę ja tu widzę piąte miejsce nawet, jakby to się spięło, ale no dużo rzeczy musi na tej mapie żeby się złożyć, żeby to tak chyba się skończyło. I ja tylko kończąc ze swojej strony, a propos tych liderów, chciałem tylko dodać, że każdy walczy tu o coś bardzo, ale to bardzo osobistego i bardzo ważnego, bo Jason Doyle walczy o to, żebyśmy nie zaczęli go traktować jak Mateja Zagara, tak? Czyli zawodnik, który nie jeździ tego, co powinien, ale kasę bierze jakby dwa razy tyle dawał z siebie na torze. KK, no to jest dla niego prawie, że być albo nie być, tak? To już są naprawdę jedne z ostatnich podryg w Ekstralidze, przynajmniej jako lidera. Nie wiadomo, czy nie będą go chcieli, po prostu przestaną
przestać brać do składów jako drugiej linii, bo są przecież młodzi, perspektywiczni zawodnicy, pewnie tańsi o wiele. No i Lebiediew to też jest dla niego pytanie, czy tutaj się obroni jednak to jego parcie na to ekstraligowe szkło, bo w ogóle na te... Predysponowany jest do tej elity, można powiedzieć. Ma talent, facet i zaparcie. Tylko pytanie, czy będzie mógł dalej skakać tak wysoko, czy no, to nie będzie ta druga jednak linia, ale tutaj trzeba będzie zejść kasy. Tyle ode mnie. Ja tylko chcę dodać, że ostatnio jak atakował tą Ekstraligę, też przestał Gapis, z którego to rok wcześniej, z tego co pamiętam, awansował. Tylko rzeczywiście, znaczy w sensie wygrali ligę, tylko nie mogli awansować, bo wiadomo, klub nie ma prawa jeździć w Ekstralidze. Do dzisiaj tak jest zresztą, że nie można awansować, takie Landshut może sobie wybić z głowy jakiekolwiek dalsze awanse. Ale potem właśnie bardzo zbliżali do tej najlepszej swojej karierze, którą miał w tym roku, w minionym 2.370 miał, dał Gapis. Kolejny sezon to Wrocław, 1.53. Spadek to łeb na szyję, można powiedzieć, więc no oby tym razem to się skończyło na czymś wyższym, bo tego będą potrzebowały na pewno Wilki do tego, żeby się utrzymać w tej lidze. To tyle. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy serdecznie do wsparcia naszych wojarzy tutaj, żeby się to na lepszą kliję, lepszą ślinę, lepszej jakości kleiło u nas patronite.pl / Park Maszyn. Rozmaite progi od 5 zł wzwyż. Oprócz tego mamy nasze social media Park Maszyn na Twitterze i na Instagramie. Tam zawsze co, gdzie i kiedy planujemy, bo jeszcze może jakiś wywiad się uda, kto to wie, jak to będzie, ale bardzo byśmy chcieli jeszcze kilku osobników oprócz Pepe i Kuby Jamroga zaprosić do nas, więc będziemy bardzo wdzięczni wam za to, jeżeli polubicie nasze odcinki, podacie dalej, powiecie ludziom o nas. Nam nie zależy na rozgłosie, nam po prostu zależy na zasięgach. Tak jest. To tyle od nas. Tak jak mówimy, znajdziecie sobie nasz kanał, ten bardzo fajny wywiad, moim zdaniem skromnym, prywatnym z Pepe. Z Kubą to tak jak mówiliśmy, jeszcze nie wiemy, bo to jeszcze przed nami, ale sympatyczny to zawodnik, zresztą dlatego zdecydowaliśmy się w ogóle do niego odezwać a propos tego wywiadu, więc mam nadzieję, że też chyba przypadnie do gustu i tyle. Czekajcie kolejnych odcinków. Klimat będzie walentynkowy. Tak jest, bo jakby to nie było 14 wychodziło, więc musi się wyleć z ekranu, to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień z miejscami numer 7. Tak jest. Pa, pa.